kolejnym odcinku Słonecznej TV. Dziś trendy makijażowe na sezon 2016 będą też nowinki kosmetyczne. I pokażemy Wam, jak w 15 minut zrobić perfekcyjny makijaż. Zapraszamy. Niedawno Sephora wprowadziła niesamowitą usługę dla naszych klientek. Jest to 7 mini metamorfos, małe makijaże, które w 15 minut potrafią odmienić każdą kobietę. Zapraszamy wszystkie panie do skorzystania z takiej bezpłatnej usługi, bez umawiania się. Jedna z 7 mini metamorfos do wykorzystania przez panie tutaj na miejscu. Może to być idealna cera, może to być precyzyjna kreska, mogą to być podkreślone brwi albo perfekcyjne usta. To, z czym pani ma problem, to z którym serwisem makijażowym ma największe trudności, zapraszamy. My tutaj rozwiążemy wszystkie problemy, my odczarujemy tak naprawdę ten makijaż. Jednocześnie pokażemy, jak szybko, w prosty sposób, wizją by Sephora i techniką by Sephora, tak naprawdę ten makijaż później zrobić sobie na spokojnie w domu. Nasza makijażystka Karolina w tej chwili wykonuje mini metamorfozę, mini serwis makijażowy, perfekcyjne usta. Karolina wykonuje Dari makijaż ust bardzo specyficzną techniką by Sephora. Makijaż perfekcyjne usta zaczynamy tutaj od wyrysowania dwóch punktów na szczycie łuku kupidyna, wyrysowania konturówką i podkreślenia dolnej wargi, dosłownie pomiędzy tymi punkcikami. Następnie wypełniamy środek ust pomadką. Dzięki temu widzimy tak naprawdę, gdzie musimy konturówką dorysować sobie coś, może trochę powiększyć usta, może lewą stronę, może górną wargę trzeba troszeczkę w stosunku do dolnej powiększyć. Jak mamy wypełnioną właśnie środek, przestrzeń ust tą pomadką, dużo łatwiej nam jest wyrysować idealny kontur. I dopiero wtedy przechodzimy do wyrysowania ust konturówką i połączenia ją razem z pomadką. Fajny trik także dla pań, które nie mają zbyt dużego doświadczenia z makijażem. Są nowe trendy w modzie, a jakie są nowe trendy w makijażu? Sephora w tym roku po raz 10 odkodowuje trendy na sezon jesień-zima 2016-2017. W tym roku króluje 5 trendów. Pierwszy z nich to akcent na mocne oko, oko malowane węglem tak naprawdę. Z nowości marki Sephora polecam Kajal. Czarna, intensywna kredka, dzięki której możemy uzyskać niesamowicie intensywne oko. Zarówno stosujemy ją jako kredkę, ale również możemy stosować jako cień na całą powiekę do makijażu Smokey Eye. Także mocny akcent na oko, taka intensywna, klasyczne oko w wersji Smokey Eye, to jest pierwszy z akcentów. Kolejny trend to mocne usta. Do tej pory całe lato dominowała nam fuksja, czerwień, przepiękne korale. W tej chwili natomiast przechodzimy troszeczkę w inną kolorystykę, w bardziej jesienną. Czyli zajmujemy się bardziej burgundem, bardziej fiolety, te usta będą bardziej ekstrawaganckie, mocne, intensywne usta. To jest ten trend, który zaczerpnęliśmy z wybiegów mody. I to, co najmocniej króluje w tym sezonie, to mat. Usta, pomadki, wszystkie konsystencje płynne czy w sztyfcie, ale jak najbardziej matowe. I teraz co zrobić, gdy mamy piękną pomadkę, ale nie mamy jej matowej? Czy kupić następny kolor? Niekoniecznie. Rozwiązaniem może być taki produkt, Instamat ze Smashbox. Ten produkt położony na każdą pomadkę, czy błyszczyk, czy pomadkę z lekkimi drobinkami sprawi, że pomadka będzie absolutnie matowa. Trzeci trend, żeby nie było tak bardzo smutno, to akcent na kolor. Fajne tusze do rzęs, kolorowe kredki, tusz do rzęs w formie lekkiego akcentu, tylko na przykład na końcówkę rzęs, tak jak ja mam to w tej chwili, ale również może być to fajna pastelowa kredka, czy na dolną powiekę, czy w linię wodną oka. Bardzo ładnie podkreśli tęczówkę, wydobędzie też naturalny jej kolor na zasadzie po prostu kontrastu. W tej chwili jednym z najnowszych trendów jest color correcting. Jest to technika makijażowa, która pozwala ujednolicić kolor cery poprzez bardzo różnorodne kolory produktów, które będziemy nakładać na twarz. Ta technika makijażowa wykorzystuje przede wszystkim zasadę kontrastu i koło barw, czyli na zasadzie właśnie kontrastu poprzez zniwelowanie barw przeciwnych, które się neutralizują, będziemy stosować 4 wybrane kolory na poszczególne partie ciała i na poszczególne tak naprawdę problemy danej cery. A więc tak, kolor brzoskwiniowy przede wszystkim to jest kolor, który będziemy nakładać pod oko na zasinienia, ewentualnie na plamy pigmentacyjne. Kolor zielony i żółty to jest coś, co doskonale znamy, bo to większość pani już zna i używa, czyli kolor zielony i żółty na zaczerwienienia, ewentualnie mniejszej bądź większej intensywności i coś nowego, kolor lekko fioletowy, liliowy, który będziemy nakładać na cerę ziemistą, ewentualnie na też miejscowe zasinienia, żeby ją ożywić w sposób bardzo naturalny.